strasznie gorąco i dlatego w takim dość prymitywnym, ale skutecznym kontenerze przywożą nam tutaj. Mamy tu 40-stopowy kontener morski, przerobiony na prysznice i toalety. No i prawdę powiedziawszy, gdyby nie było go na biwaku, jak dojeżdżamy, to nie wiem, co byśmy zrobili, bo bez tego zimnego prysznica, niezależnie czy się odkręci czerwony czy niebieski kurek, chyba nikt sobie tutaj nie wyobraża przetrwania popołudnia przy 40-parostopniowym upale. Zaraz po odcinku wchodzimy w ubraniu we wszystkim pod prysznic po to, żeby się schłodzić, bo temperatura to 40 parę stopni dzisiaj znowu. Mamy wodę, mamy toalety, mamy prysznic. To jedyny sposób na pustynię w lecie, kiedy jest 40 parę stopni.